Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Co Nowego w Fortnite. Jak widzicie, Fortnite ugościł nas nowymi kładami. Kłady można znaleźć wszędzie na mapie, we wszystkich lokacjach. Są dwuosobowe, można z nich strzelać i można na nich wykonywać emotki. Jednocześnie mają jedną dodatkową funkcję, otóż pozwalają na niszczenie budynków, które wcześniej zostały zbudowane i nie tylko. Również pozwalają na niszczenie budynków, które Epic postawił na mapie. Także nie tylko nasze konstrukcje, ale jednocześnie konstrukcje, które już wcześniej istniały na mapie, mogą zostać zniszczone. Jak to się rozgrywa? Otóż nasz kład ma funkcję przyspieszenia takiego boostu, która odpala się po jakimś tam czasie. Jeżeli widzicie, że wasz silnik zaczął błysnąć, to znaczy się, że boost jest naszykowany i w tym momencie po wciśnięciu spacji dostajemy boosta, na którym rozwalamy konstrukcję przeciwnika. Przy normalnym wjechaniu, w normalnej prędkości, nawet jeżeli jeździcie na full prędkości, ta konstrukcja zostaje dokładnie taka sama. Z boostem przebijamy się przez wszystko jak gorący nóż przez masło. Proszę bardzo. Testujemy sobie jeszcze różnego rodzaju konstrukcje. Spróbujmy w takim wypadku z metalu. Czy tutaj jest jakaś różnica? Nie podejrzewam, żeby była, ale na wszelki wypadek spróbujmy to. Postawmy sobie jakieś tam, nie wiem, ściany. I spróbujmy. Na normalnej prędkości nic z tego nam nie wychodzi, ale jeżeli pojeździmy chwileczkę, zrobimy kółeczko, ten boost ładuje się błyskawicznie w ciągu paru sekund po osiągnięciu maksimum prędkości. A spróbujmy sobie najazd na budowlę metalową. Proszę bardzo. Przejeżdżamy przez nie jak przez masełko. Jest jeszcze jedna ciekawostka, którą chciałbym pokazać wam, dotycząca kładów. Otóż kłady również zadają obrażenia. Mamy tutaj naszą piękną, seksowną pomocnicę, asystentkę tańczącą z kurami, która będzie próbowała mnie tym kładem przejechać. W tym momencie zobaczmy sobie, ile damage'u, ile armoru i jak to wygląda, ile stracimy po uderzeniu przez kłada. Go! Yeah. Czyli obrażeń tu nie dostałem za bardzo, raczej wyrzuciło mnie w powietrze. Dostałem jednak od obrażenia od upadku. Czyli raczej one wyrzucają w powietrze niż zadają obrażenia. A ciekawe, w notkach Epika jest to opisane. Proszę tu jeszcze parę razy mnie trafić. No właśnie. Głównie od uderzenia w powietrze, od wyrzutów powietrza, tutaj damage. A proszę oraz po przejechaniu mnie bez przyspieszenia. O, czyli bez przyspieszenia ten upadek. Ten wyrzut powietrza jest na tyle nisko, że nie zadaje damage'u. Nie uszkadza również armoru. Z przyspieszeniem tracimy około 20% życia, powiedzmy. To też nie za każdym razem. No dobrze. To wygląda troszeczkę inaczej niż informacja podana na stronie Epika, ale mamy jakąś tam. Można stracić życie, jeżeli się pechowo wyleci w powietrze zbyt wysoko, ale nie jest to konsekwentne. Czasami się je traci, czasami nie. Tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim. Hej, hej.